Niedawno Google opublikowało swoją własną aplikację do słuchania podcastów, aplikację bardzo prostą, bardzo ograniczoną, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ale aplikację, która moim zdaniem może zmienić to, w jaki sposób nasi słuchacze nas zacierają i może zmienić w ogóle słuchanie podcastu, przynajmniej moim zdaniem. Cześć, jestem Krystian i witam Cię na stronie Jak Zrobić Podcast. Aplikacja Google Podcasts, czy też podcasty Google, bo również taka nazwa pojawia się w polskim tłumaczeniu sklepu Google Play, to naprawdę jest aplikacją, to naprawdę jest rozszerzeniem tego, co Google już miało. Czyli po prostu jest rozszerzeniem wyszukiwarki, wydzielonym fragmentem wyszukiwarki służącym tylko i wyłącznie do słuchania podcastów. Aplikacja jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o funkcjonalność. To zresztą widać w komentarzach yy, w sklepie Google. Aplikacja ma stosunkowo dużo negatywnych komentarzy, właśnie ze względu na bardzo małą funkcjonalność. I teraz jeszcze, póki Google tej aplikacji nie zepsuje, dopóki ta funkcjonalność jest właśnie taka ograniczona, myślę, że powinniśmy tę aplikację bardzo mocno promować. Myślę, że powinniśmy kłaść bardzo duży nacisk na to żeby nasi słuchacze, czy też nasi potencjalni słuchacze o tej aplikacji się dowiedzieli. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ta aplikacja jest taka prosta. Aplikacja, ta wyszukiwarka, nie wiem jak to nazwać, bo to, to naprawdę jest niby niezależna aplikacja, a tak naprawdę tylko rozszerzenie, wycięty fragment wyszukiwarki. Ta aplikacja pozwala tylko i wyłącznie na wyszukiwanie podcastów, pozwala na subskrypcję tych podcastów, Odsłuchiwanie odcinków. I to wszystko. Nie ma mowy o żadnych resesach. Nie ma mowy o żadnych innych dodatkach, które często w tego typu aplikacjach są oczekiwane. Czyli nie ma możliwości zmiany wyglądu, nie ma możliwości nie wiem, konfiguracji i różnych dziwnych innych parametrów. I gdy porównałem pierwszy raz aplikację Google Podcast do programu Podcast Addict, którego używam na co dzień, to wydało mi się to te... Aż ułomna. Tak bardzo prosta w obsłudze, że chwilami wręcz aż ułomna. I po chwili pomyślałem, że ta aplikacja zdecydowanie nie jest dla mnie, ponieważ ja mam trochę większe wymagania, jeżeli chodzi o programy. Ja bardzo lubię grzebać w różnego rodzaju ustawieniach, szukać co można zmienić, co można dopasować, co można przerobić. W tej aplikacji takiej możliwości nie ma, więc ta aplikacja nie jest dla mnie i ja prawdopodobnie nie będę z niej korzystał do słuchania podcastów. Natomiast właśnie to, że tych funkcji tam wszystkich nie ma, to jest właśnie argument za tym, żeby tą aplikację promować. Bo tak naprawdę większość naszych słuchaczy to nie są informatycy, to nie są programiści, to nie są inżynierowie, to nie są osoby, które pracują na co dzień ze sprzętem czy oprogramowaniem komputerowym. To są ludzie, którzy bardzo często nie wiedzą, czym jest RSS. Nie wiedzą nawet, czym jest podcast i nie słuchają podcastu nie dlatego, że nie chcą ich słuchać, tylko dlatego, że nie wiedzą, jak to zrobić. Aplikacja Google Podcast im to umożliwi, ponieważ tam mamy tylko i wyłącznie wyszukiwarkę, którą znamy z Google. Wpisujemy nazwę podcastu, pojawia nam się lista wyników, klikamy najczęściej pierwszy e, z nich i ten pierwszy to jest ten właściwy. Mamy jeden guzik, tylko i wyłącznie subskrybuj i mamy możliwość później odsłuchania tych naszych subskrypcji. Oczywiście te e, odcinki, które są subskrybowane przez nas, wyświetlają nam się osobno te, te, te podcasty. Wyświetlają nam się osobno, nie musimy ich za każdym razem szukać. Dostęp do tej opcji akurat jest bardzo łatwy. Natomiast właśnie tylko dostęp do tych opcji. I rozmawiałem nawet niedawno z Kamilą, która prowadzi podcast Słucham, Gadam. I właśnie doszliśmy wspólnie do takiego wniosku. Tej Kamila potwierdziła moje wcześniejsze przypuszczenia, że to jest właśnie świetna aplikacja dla osób, które są nietechniczne, które nie potrafią ogarnąć wszystkiego tego, co dzieje się w nowoczesnych smartfonach, w Androidach czy w nowych iPhone'ach. I właśnie tak prosty program, tak o, z tak okrojoną funkcjonalnością, to jest właśnie to, co tym osobom jest potrzebne. Dlatego też moim zdaniem, żeby dotrzeć do właśnie tych słuchaczy, którzy po prostu nie są w stanie ogarnąć technicznie programów typu chociażby właśnie podcast addict właśnie żeby dot dotrzeć do tych słuchaczy powinniśmy mocno promować w tą wręcz prymitywną w obsłudze aplikację Google Podcast i to jest okazja teraz dopóki Google jej nie zepsuje bo jak wiadomo wszyscy producenci wszystkich aplikacji na świecie dopychają do nich maksimum funkcji z których nikt potem nigdy nie korzysta mamy przykład Chociażby Facebooka, tak. Facebook zajmuje 600 MB w pamięci telefonu, Facebook Lite zajmuje kilkadziesiąt, a konkurencja, która ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, do czego Facebook tak naprawdę powinien służyć, zajmuje 5. I tutaj przypuszczam, że z czasem będzie podobnie. Dlatego, zanim Google zepsuje tę aplikację, zanim dopcha tam milion różnych funkcji, których. Z których nikt nigdy nie będzie korzystał, i które nigdy nikomu do niczego nie będą potrzebne, Promujmy Google Podcast. Nauczmy naszych słuchaczy, jak słuchać podcastów na najprostszej w tej chwili na rynku aplikacji do słuchania podcastów. Czy Twój podcast jest w aplikacji Google Podcast? Oczywiście, o ile tylko jest wyszukiwalny, że tak powiem, w wyszukiwarce Google. O tyle jest na pewno w aplikacji Google Podcast. Natomiast pod spodem znajdziesz link do strony, która umożliwia sprawdzenie, czy aby na pewno nasz podcast jest widoczny w tej aplikacji. Zresztą najprościej sprawdzić, po prostu włączając aplikację i wpisując tytuł podcastu, poniżej znajdziecie link, który umożliwia Wam sprawdzenie, czy taka możliwość jest, i dodatkowo również wygenerowanie linku, gdybyście chcieli stworzyć sobie baner. Guzik jakąś na, guzik na swoją stronę internetową właśnie, żeby promować tą aplikację. I jeszcze jedna informacja, która dzisiaj jest dla mnie bardzo ważna. W sierpniu rusza sprzedaż kolejnej edycji mojego kursu podcast od A do Z. Kurs najprawdopodobniej ruszy w pierwszych dniach września, prawdopodobnie równo ze dzwonkiem szkolnym, 3 września. Sprzedaż rozpocznie się trochę wcześniej, rozpocznie się w sierpniu, i sprzedaż jest ograniczona czasowo. W najbliższym czasie, przez salutki lipiec i przez pierwsze dni sierpnia, na stronie jak zrobić podcast.pl będę umieszczał coraz to więcej szczegółowych informacji o kursie, tak żebyście mieli przegląd tego, co będzie się działo już we wrześniu. Natomiast dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że będziemy mieli możliwość wysłuchania gościa specjalnego. Będzie to nagranie. Które moim zdaniem powinno być lekturą obowiązkową każdego podcastera, każdego blogera i każdego youtubera, który przeprowadza jakiekolwiek wywiady. Bądźcie czujni, zapiszcie się na newsletter. W będę również informował o zmianach, o wszystkich tych informacjach, które są istotne jeszcze przed sprzedażą kursu. Jak zrobić podcast.pl? Tam na stronie głównej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. A teraz idź nagrać coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.